Za pontyfikatu papieża Leona X Kościół urządził w Europie wielki targ. Handlarzami byli zakonnicy, a towarem odpusty za zbawienie dusz. Sprzedawcy odpustów objeżdżali kraj we wspaniałych powozach, obok postępowało trzech jezdnych na koniach, a za nimi szła liczna służba. Gdy orszak odpustowy zbliżał się do miasta, wysłany posłaniec obwieszczał Radzie Miejskiej: łaska Pana Boga i Ojca Świętego jest u bram miasta. Wtedy całe miasto wpadało w wielkie poruszenie. Duchowieństwo, księża, zakonnice, rada miasta, nauczyciele, uczniowie, cechy rzemieślnicze z chorągwiami, mężowie, niewiasty, starzy, młodzi, wszyscy razem wychodzili naprzeciw orszakowi odpustowemu, trzymając w ręku świece przy biciu wszystkich dzwonów. Po uroczystym powitaniu. Orszak udawał się do głównego kościoła, niosąc na wyszywanej złotem aksamitnej poduszce bullę łaski papieskiej. Za nią kroczył naczelny sprzedawca odpustów, niosąc duży czerwony krzyż, a za nim szła procesja ze śpiewem, muzyką i kadzidłem. W 1517 roku 63-letni dominikanin... Inkwizytor Jan Tecel z woli papieża prowadził sprzedaż odpustów w Niemczech. Gdy tylko postawiono w kościele Czerwony Krzyż i wywieszono na nim godła papieskie. Tecel wstępował na ambonę i przekonywał lud, że kupno odpustu zapewnia nie tylko przebaczenie win kupującym i ich bliskim, ale i wyzwolenie zczyszca osób, za które nabyto odpust. Rzesze kupowały odpusty, napełniając pieniędzmi skarbiec papieski. Tecel, między innymi, mówił: Chodźcie więc, a ja dam wam list zaopatrzony pieczęcią, na dowód tego, iż mocą Jego nawet i te grzechy wam są odpuszczone, które dopiero w przyszłości popełnić zamierzacie. Albo ja bym przywileju mego. Ani za stanowisko świętego Piotra w niebie nie zamienił, bo ja moimi odpustami więcej wybawiłem dusz, aniżeli on kazaniami swymi. Lub też odpust i największe nawet gładzi grzechy. Przypuśćmy, żeby ktoś samej Matce Bożej gwałt zadał to nie potrzebuje niczego więcej jak tylko zapłacić dużo zapłacić i będzie mu odpuszczone a także wyobraźcie sobie że każdy śmiertelny grzech powinniście po spowiedzi i skrusze pokutować 7 lat bądź to w tym życiu bądź to w czyśćcu lecz ileż to grzechów popełnia człowiek w przeciągu jednego dnia w przeciągu jednego tygodnia, jednego miesiąca, jednego roku, a cóż dopiero w całym swym życiu? Ach, któż policzy mnóstwo tych grzechów? One wszystkie są powodem nieskończonych katuszy w czyśćcu. A oto teraz Mocą jednego odpustowego listu możecie raz na zawsze i we wszystkich wypadkach, tudzież i na wypadek śmierci, dostąpić zupełnego odpuszczenia wszystkich kar i wszystkich grzechów waszych. Potem dodawał, Ba, co więcej, odpusty nie wybawiają jedynie żyjących, ale także umarłych. Do tego nie potrzeba nawet ani pokuty. Następnie wypowiadał zdania, które słuchaczy dreszczem przeszywały. Księże, szlachcicu, kupcze, żono, dziewczyno, młodzieńcze, słuchajcie. Rodzice wasi i inni przyjaciele, którzy umarli, wołają do was z otchłani. Okropne cierpimy tu męki. Mały datek może nas wybawić. Wy możecie Go dać, a jednak nie chcecie. Dalej mówił. Oto ze wszech stron otwiera się wam niebo, czy nie chcesz wejść od razu? Tyleż to dusz teraz wykupić masz sposobność. Za dwanaście groszy, możesz ojca twego wybawić z czyśca, a ty wahasz się nie wdzięczniku? W końcu stwierdzał: Skoro pieniądz brzęknie w skrzyni, opuszcza dusza czyściec i wybawiona ulatuje do nieba. Byli jednak ludzie, którzy rozumieli, że za pieniądze Bożej łaski i nieba nie da się kupić. W miasteczku Hagenau, żona pewnego szewca, wbrew woli męża. Kupiła sobie od Tecla za jeden złoty reński list odpustowy i wkrótce zmarła. Ponieważ wdowiec nie zamówił mszy za zmarłą, ksiądz proboszcz wniósł na niego do sądu oskarżenie o pogardę religii. Sędzia wezwał szewca do sądu, który przybył na rozprawę z listem odpustowym swojej żony. Sędzia zapytał. Czy żona wasza umarła? Tak jest, odparł oskarżony. Co uczyniliście dla niej? Zapytał sędzia. Szewc odpowiedział: Pogrzebałem jej ciało, a duszę poruczyłem panu Bogu. Czy daliście na czytanie mszy za duszę umarłej? Kontynuował sędzia. Szewc odpowiedział: Nie, to nie było potrzebne. Ona po śmierci poszła wprost do nieba. Skąd to wiecie? zdziwił się sędzia. Oto jest dowód odpowiedział szewc. Wyjął z kieszeni list odpustowy żony i podał sędziemu. Sędzia w obecności proboszcza przeczytał głośno treść listu odpustowego, w którym było napisane, że w chwili śmierci jej dusza nie pójdzie do czyśca, ale wprost do nieba. Wtedy mąż zmarłej rzekł: jeżeli ksiądz proboszcz utrzymuje, że potrzebna jest msza za zmarłą, to najświętszy ojciec, papież, oszukał moją żonę. Jeśli zaś msza nie jest potrzebna, to proboszcz mnie chce oszukać. Na to proboszcz nie miał odpowiedzi, więc sędzia szewca wypuścił. W Lipsku Tecel kazał do mieszkańców miasta. O odpustach jako niezawodnym środku Bożego Przebaczenia dla żyjących i dusz zmarłych cierpiących w czyściu. Pewien słuchający go szlachcic, oburzony jego kłamstwami, spotkał się z nim i zapytał, czy mógłby sporządzić mu list odpustowy, gwarantujący mu przebaczenie grzechów, które zamierza popełnić w przyszłości. Dominikanin odpowiedział: Oczywiście, i do tego otrzymałem pełnomocnictwo papieża. Wtedy szlachcic rzekł do Cecla: Jeśli tak, to chciałbym na pewnym nieprzyjacielu dokonać niewielkiej zemsty. Oczywiście, nie narażając jego życia na niebezpieczeństwo. Zapłacę wam dziesięć talarów. Jeśli mi przygotujecie list odpustowy, który by mnie z tego zupełnie usprawiedliwił. Tecel zaczął wynajdywać różne trudności, by wynegocjować wyższą cenę za taki list odpustowy. W końcu obaj zgodzili się na 30 talarów. Wkrótce mnich opuścił Lipsk, w lesie, między miastami Juterbok. A Trebin zaczaił się szlachcic ze swą służbą na Tecla. Gdy tylko Tecel się zjawił, napadł na jego orszak, wymłócił mu należycie skórę i odebrał pełną za odpusty skrzynię pieniędzy. Tecel podniósł wielki krzyk o wyrządzeniu mu gwałtu i podał sprawę do sądu. Podczas rozprawy szlachcic Przedłożył przygotowany przez Tecla list odpustowy, zwalniający go od wszelkich kar za przyszłe grzechy. Książę Saski Jerzy, który z początku był rozgniewany napadem na Tecla, oraz sąd, ujrzawszy ten list odpustowy, kazali szlachcica wypuścić na wolność. W Zabobonny i nieznający Pisma Świętego lud masowo nabywał odpusty wrzucając do skrzyni pieniądze, które duszę odczyszca zbawić miały. Kiedy Tecel miał opuścić miasto, poprosili go miejscowi księża i jego pomocnicy, aby na pożegnanie wesołą ucztę wyprawić. Zakonnikowi Pomysł się spodobał, ale skąd wziąć na to pieniądze? Te uzyskane za sprzedaż odpustów zostały już przeliczone i w skrzyni obwarowanej pieczęcią spoczywały. Tecel całą noc nad tym się zastanawiał. Rano Tecel nakazał zadzwonić w kościele wielkim dzwonem: Kto żyw biegł do kościoła? Ponieważ odpust się skończył, mieszkańcy cwikał myśleli, że zaszło coś nadzwyczajnego. Gdy lud wypełnił kościół po brzegi, Tecel do zgromadzonych tak się odezwał. Dziś rano miałem opuścić wasze miasto, lecz w nocy usłyszałem jęki, które mnie zbudziły ze snu. Nasłuchiwałem. I przekonałem się, że pochodzą z cmentarza. Ach, jakaś biedna dusza wołała na mnie, zaklinając mnie, abym i ją z okropnych wybawił katuszy. Dlatego pozostanę tutaj o jeden dzień dłużej. Może uda mi się w sercach chrześcijan wzbudzić współczucie dla tej biednej duszy. Ja pierwszy złożę dla niej od siebie pewien dar. Kto w ślady moje nie pójdzie, godzien jest potępienia. Serca ludzkie na taki apel obojętne pozostać nie mogły. Któż mógł wiedzieć, czyja to dusza tak na cmentarzu jęczała? Ludzie pieniędzmi sypnęli, a tecel księża i jego pomocnicy wyprawili sobie huczną biesiadę, której koszty opłacili pieniędzmi zebranymi na wykupienie jęczącej w czyściu duszy z cmentarza. Witam na YouTube, adwentyści Kalwaria Zebrzydowska. Jeśli chcecie być powiadamiani o naszych nowych programach, naciśnijcie dzwoneczek. Jeśli lubicie nasz kanał i uważacie jego treści za wartościowe, jeśli tego nie zrobiliście wcześniej, kliknijcie teraz na słowo subskrybuj. Uprzejmie prosimy o wsparcie naszej działalności, abyśmy mogli się rozwijać i docierać do coraz większej grupy słuchaczy. Jest to Wasz wkład. W ewangelizację świata zleconą przez Chrystusa. Tym, którzy nas wsparli, dziękujemy i zapewniamy, że wasza pomoc zostanie mądrze wykorzystana na zakup potrzebnego sprzętu, podniesienie poziomu nagrań i reklamę. Numer konta i wszelkie potrzebne na ten temat informacje znajdziecie w opisie naszego kanału. To, co jeszcze dobrego możecie uczynić, to przesyłajcie nasze filmy, linki i namiary rodzinie, przyjaciołom, znajomym, zostawiajcie komentarze pod programami i piszcie do nas. Jeśli ktoś chciałby się spotkać z nami, jest to możliwe. Jeśli dzisiejszy film Wam się spodoba, łapka w górę. Gdy katolicyzm w pierwszych wiekach swego istnienia zaakceptował pogańskie wierzenia w istnienie duszy nieśmiertelnej, pojawił się problem, co się dzieje z nią po śmierci człowieka. Wtedy teolodzy ukuli dogmat wiary zakładający, że dusze osób świętych idą w nagrodę do nieba, a dusze złych za karę do piekła. Ksiądz Marcin Ziółkowski w swej książce Eschatologia poświęconej rzeczom ostatecznym napisał. Kościół Katolicki naucza, że te dusze, które w chwili rozłączenia z ciałem nie posiadają na sobie żadnych grzechów lub kar za grzechy, natychmiast dostają się do nieba. Te zaś. Na których ciąży przynajmniej jeden grzech śmiertelny, natychmiast po rozłączeniu z ciałami idą na wieczne męki do piekła. Gdzie jednak ulokować dusze ludzi, którzy za życia nie byli na tyle święci, by po śmierci dostać się do nieba, ani aż tak źli, żeby zasłużyć na wieczne męki w piekle? Skoro są dusze zmarłych, które nie zasługują na wieczne potępienie w piekle, ani też nie zasługują na niebo, to dokąd one się udają? Teolodzy Kościoła Powszechnego wtedy orzekli, że idą do miejsca zwanego czyścem. W swej eschatologii ksiądz Ziółkowski wyjaśnia. Czyściec jest stanem i miejscem, w którym dusze sprawiedliwych przez cierpienia wypłacają się Boskiej Sprawiedliwości za grzechy powszednie i kary doczesne nieodpukotowane w życiu doczesnym na Ziemi. Do czyśca dostają się więc dusze tych, którzy umierają w grzechach powszednich lub mają jeszcze do odpukotowania kary doczesne. Albo też posiadają złe skłonności. Ponieważ na świecie ludzi bezgrzesznych nie ma, możemy się domyślać, że czyściec aż trzeszczy w szwach, przepełniony miliardami dusz cierpiących męki czyścowe. Wszystko na to wskazuje, że według dogmatyki katolickiej każdy z nas znajdzie się w czyśćcu. Chyba można śmiało powiedzieć, że czyściec jest naszym przeznaczeniem. Jakie męki cierpią dusze w czyścicu, aby odpokutować swe dawne winy i oczyścić się ze zmazy grzechu? Otóż w myśl nauki Kościoła Powszechnego dusze czyśćcowe ponoszą oczyszczające cierpienia – Polegające na karze opóźnienia oglądania Boga i karze zmysłów. Kara opóźnienia oglądania Boga nie jest tak dotkliwa jak kara pozbawienia oglądania Boga dusz wtrąconych do piekła. Dusze w czyściu mają bowiem nadzieję, że ich cierpienia się kiedyś skończą i zostaną dopuszczone do oglądania Boga. Natomiast kara zmysłów dusz czyścowych jest taka sama jak męki piekielne, z tym, że kiedyś się skończy. Ksiądz Ziółkowski podaje: Oprócz kary opóźnienia oglądania Boga, dusze czyścowe ponoszą nadto karę zmysłów. Kościół Łaciński uznaje w czyśćcu istnienie rzeczywistego ognia który jest narzędziem kary zmysłów. Kary czyścowe są niewątpliwie ciężkie i dotkliwe. Niektórzy ojcowie Kościoła mówią, że kary czyścowe przewyższają swoją intensywnością wszelkie cierpienia, jakie nawiedzają człowieka w życiu śmiertelnym. Jak ojcowie Kościoła przedstawiali męki czyścowe? Święty Augustyn uczył, że męki czyścowe są większe niż najstraszniejsze męki męczenników. Święty Cyryl Aleksandryjski mówił, że najmniejsze kary w czyśćcu są większe od największych cierpień ziemi, że wszystkie męki jakie świat tylko może wymyślić są balsamem w porównaniu do najmniejszej męki czyśćca. Jeszcze inni stwierdzili że ogień ziemski w porównaniu z czyśćcowym jest rozkosznym ogrodem. Występują różne rodzaje kar czyśćcowych. Jedna z nich polega na tym, że dusze w czyśćcu odzierane są żywcem ze skóry, która po chwilę odrasta, by ją znowu zedrzeć i tak bez przerwy. Dusze w czyśćcu będą cierpieć tak długo, aż się zupełnie oczyszczą, by wejść do nieba. Włoski teolog i jezuita Alfons Mucarelli w swej książce Miesiąc Marii tak przedstawia długość pobytu dusz w czyśćcu. Jak długo przebywają dusze w czyśćcu? Jak długo będziesz tam cierpiał? Dajmy za każdy grzech powszedni jeden dzień pobytu w czyśćcu i przypuśćmy, że w ciągu dnia popełnia się około 30 takich grzechów. Wówczas za każdy dzień życia czeka cię 30 dni pobytu w czyśćcu. Za każdy rok 30 lat, a 50 lat 1500 lat, w wieku 60 lat 1800 lat, dodaj do grzechów powszednich kilka grzechów śmiertelnych, rozgrzeszonych, co prawda, lecz nie odpukotowanych. Ileż stuleci w czyściu? Kościół przewiduje, że czyściec będzie istniał aż do sądu ostatecznego. Dlatego tym, którzy umrą przed końcem świata. Bóg będzie zmuszony zwiększyć intensywność mąk czyszcowych, by wyrównać z tymi, którzy zmarli na długo wcześniej przed dniem ostatecznym. Kościół rzymski od wieków wykorzystywał czyściec dla własnego wzbogacenia się. Polegając na strachu przed mękami czyszcowymi i współczuciu dla dusz będących w czyszcu. Kościół przekonuje wiernych, że przez odpusty, mszy za zmarłych i inne praktyki zadośćuczynne można wykupić się od czyśćca, a także wykupić duszę z czyśćca lub ewentualnie skrócić ich męki. Duchowni Kościoła Rzymskiego Potrafią przekonywać wiernych do tego w iście mistrzowski sposób, podobnie jak to czynił Jan Tecel. W jezuickie wiadomości seminaryjne czytamy następujący fragment kazania, mającego pobudzić wiernych do wykupu za pieniądze dusz z czyśćca poprzez odpusty, mszę i inne praktyki kościelne. Stoisz przy łożu śmierci. Ściskasz kostniejącą rękę i mówisz Zawsze będę o Tobie pamiętał W tym najsmutniejszym momencie Gdy kończy się życie Twoja matka lub ojciec albo przyjaciel Składasz tak uroczystą obietnicę Jest to obietnica wierności A jak wygląda wierność Twego przyrzeczenia? Spójrzmy na duszę w czyśćcu o których powinniśmy pamiętać: cierpią pragnienie, podczas gdy my pijemy i jesteśmy nasyceni. Pozbawione są odpoczynku, gdy my śpimy i możemy odpoczywać. Jęczą z powodu straszliwego bólu, gdy bawimy się. Pochłaniają ich płomienie, gdy biesiadujemy. Wołają do Ciebie o pomoc, proszą i błagają o litość o modlitwy i ofiary, które obiecywałeś. Co czynimy dla tych istot? Czy czyściec to fakt czy fikcja? Czy istnieje? Co na temat czyśćca możemy wyczytać w Piśmie Świętym? Czego na temat czyśćca uczył Chrystus, prorocy i apostołowie? Chrystus, Prorocy i apostołowie niczego nie uczyli na temat czyśćca. W ogóle tego tematu nie poruszali. Był im nieznany. W Piśmie Świętym niczego nie doczytamy się o czyśćcu. Takie pojęcie w Biblii w ogóle nie występuje. Stąd wniosek, że czyściec to nie zasada wiary objawiona przez Boga, Lecz dogmat ustalony przez Kościół katolicki i to bardzo późno, bo wiele wieków po Chrystusie. Katechizm Kościoła katolickiego, wydany w 1992 roku, podaje, że nauka o czyśćcu została oficjalnie uformowana i przyjęta przez Kościół dopiero na Soborze Florenckim który trwał od 1439 do 1443 roku, a potem zatwierdzona przez Sobór Trydencki trwający od 1545 do 1563 roku. Czyściec to twór tradycji Kościoła powszechnego z czasów średniowiecza. A nie objawienie Boże spisane w natchnionych księgach starego i nowego testamentu. Czyściec to nie biblijny mit teologii katolickiej. Przede wszystkim dlatego, że według Pisma Świętego nie istnieje dusza nieśmiertelna ani życie pozagrobowe. Apostoł Paweł uczył chrześcijan, że tylko Bóg jest jedyną nieśmiertelną istotą we wszechświecie. Nie istnieje oprócz Boga cokolwiek, co by miało być samo w sobie nieśmiertelne. Popatrzmy na pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, szósty rozdział i werset szesnasty. Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Kiedy Bóg stworzył człowieka, obdarzył go nieśmiertelnością warunkową, ale nie duszą nieśmiertelną. Nieśmiertelność warunkowa polegała na tym, że człowiek może egzystować wiecznie dotąd, dopóki żyje zgodnie z normami dobra ustalonymi przez Stwórcę. Z chwilą upadku Adama i Ewy w grzech, a potem wszystkich następnych pokoleń, ludzkość utraciła nieśmiertelność. Paweł napisał o tym do zboru w Rzymie następująco. I tutaj otwieramy list apostoła Pawła do Rzymian, piąty rozdział i czytam werset dwunasty. Prze to, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Z chwilą śmierci kończy się egzystencja człowieka. W dniu śmierci gaśnie jego świadomość, myśli i uczucia, zapada się w nicość i niebyt, a jego ciało ulega rozkładowi. O niczym nie wie, nic nie odczuwa, pogrąża się w sen nieistnienia. Spójrzmy na wybrane teksty Biblii opisujące stan śmierci. W jakim stanie znajdują się umarli? Zacznijmy od Starotestamentalnej księgi Hioba i tam rozdziału czternastego. W XIV rozdziale werset czytamy 21 i 22, który brzmią następująco: Jego dzieci zdobywają szacunek, lecz On o tym nie wie. Gdy żyją w poniżeniu, On na to nie zważa. Dopóki ma ciało, odczuwa ból, dopóki jest w nim tchnienie, smuci się. Kolejnym tekstem, który pragnę odczytać, jest Psalm 146. I w Psalmie 146 interesuje nas werset czwarty, który brzmi następująco: Gdy opuszcza go duch, czyli życie, Wraca do prochu swego. W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. Spójrzmy też na inną księgę Starego Testamentu, księgę Kocholeta, czyli Kaznodziei Salomona, tam rozdział 9, czytam wersety 5 i 6. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć. Lecz umarli nic nie wiedzą. I już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Zarówno ich miłość, jak i ich nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły i nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem. Dlatego w Nowym Testamencie pan Jezus i apostołowie przedstawiali śmierć jako sen. Chciałbym, żebyśmy teraz popatrzyli na Ewangelię Jana i tam w Ewangelii Jana odszukali jedenasty rozdział, i w jedenastym rozdziale przeczytali sobie fragment historii dotyczącej śmierci i zmartwychwzbudzenia łazarza. Mamy więc rozdział jedenasty, czytam wersety od jedenastego po czternasty. To powiedział, a potem rzekł do nich: Łazasz, nasz przyjaciel zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego: Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci, oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie, łazarz umarł. Zwróćmy też uwagę na pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, tam rozdział 15 i werset 6. Potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Dalej pismo święte objawia, że zmarli pogrążeni w nieistnieniu będą spać aż do zmartwychwstania. Wtedy sprawiedliwi zmartwych wzbudzeni zostaną do życia wiecznego. Źli powstaną z prochu ziemi na sąd ostateczny, którego wyrokiem zostaną unicestwieni na zawsze. I tutaj chciałbym się powołać. Na starotestamentalną księgę proroka Daniela, a w niej rozdział dwunasty i tam werset drugi. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Wróćmy teraz znowu do Ewangelii Łukasza. I tam piątego rozdziału przeczytajmy wersety 28 i 29. Jezus powiedział: Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Bóg nie jest sadystą, który miałby męczyć ludzi w czyśćcu lub w piekle po Koncepcja mąk czyśćcowych lub piekielnych obraża Stwórcę, czyniąc z niego okrutnego Boga. Przez to wielu ludzi odrzuciło wiarę, wybierając ateizm. Nie mogli pogodzić się z obrazem Boga torturującego ludzi w piekle i czyśćcu. Unicestwienie niesprawiedliwych to nie męki czyszcowe lub wieczne piekielne. Pismo Święte unicestwienie potępionych nazywa drugą śmiercią, a więc niebytem, nieistnieniem. Przestaną oni istnieć na zawsze. Chyba najlepiej unicestwienie niesprawiedliwych ujął w słowach prorok Abdiasz. W księdze proroka Abdiasza w rozdziale pierwszym. W wersecie szesnastym czytam następujące słowa. I będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było. I będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było. Prorok Malachiasz zapisał, że ogień ostateczny spali w okamgnieniu niesprawiedliwych, tak że po nich tylko popiół zostanie. Popatrzmy na ostatnią księgę Starego Testamentu, księgę Malachiasza, trzeci rozdział, werset dziewiętnasty. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan, zastępów, także im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Jan w Apokalipsie opisał ostateczny los niesprawiedliwych, skazanych przez sąd ostateczny na unicestwienie następująco. I tutaj otwieramy Księgę Apokalipsy, 20 rozdział, 15 werset. I Jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do Jeziora Ognistego, i od razu wyjaśnia, że Jezioro Ogniste jest symbolem wiecznego unicestwienia, niebytu i nieistnienia, w którym na zawsze pogrążą się niezbawieni. Popatrzmy na 20 rozdział i tam 14 werset. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Oraz XXI rozdział, werset ósmy. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Pozostało nam jeszcze omówienie kwestii, czym jest dusza w katechezie pisma świętego. W Starym Testamencie dusza oddana jest hebrajskim słowem nefesz, a w Nowym Testamencie greckim słowem psyche. W Biblii dusza to pojęcie wieloznaczne, w zależności od kontekstu ma szerokie zastosowanie. Na przykład istota żywa, człowiek, życie, psychika, usposobienie, emocje, siedlisko uczuć i woli człowieka. Słowo dusza często jest zamiennie stosowane ze słowem duch, ale nigdzie w Piśmie Świętym nie oznacza duszy nieśmiertelnej. W naszych rozważaniach dotyczących czyśćca i stanu umarłych, dusza przede wszystkim oznacza psychikę, intelekt, uczucia, emocje i wolę człowieka, jego wewnętrzny świat. Popatrzmy na księgę Psalmów. I tam w księdze Psalmów na Psalm 42. I w Psalmie 42 popatrzmy na niektóre wybrane wersety, które brzmią następująco: Mamy psalm 42, czytam werset drugi i trzeci. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga. 6 i 7 werset. Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie, Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę. On jest zbawieniem moim i bogiem moim. Dusza moja smuci się we mnie, dlatego wspominam Cię z krainy Jordanu i szczytów Hermonu, z gór Misar. Chciałbym, abyśmy popatrzyli również do Nowego Testamentu i tam zwróćmy uwagę na Ewangelię Mateusza, 26 rozdział, werset 38, gdzie mamy następujący zapis. Wtedy mówi do nich Pan Jezus: Smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Dusza w sensie biblijnym to całokształt wszystkich zjawisk wegetatywno-zmysłowo-intelektualnych, składających się na pojęcie ludzkiej psychiki. To życie duchowe i emocjonalne człowieka, jego psychiczna kondycja. Dlatego w medycynie mamy działy zajmujące się psychiką i zdrowiem umysłowym człowieka, nazwane od greckiego wyrazu psyche psychologią lub psychiatrią. Pismo Święte słowem dusza określa również samego człowieka. Łukasz zapisał, że w Jerozolimie na skutek kazania apostoła Piotra w Dniu Zielonych Świąt nawróciło się trzy tysiące dusz, czyli osób. Popatrzmy na Księgę Dziejów Apostolskich, tam rozdział drugi, i przeczytam werset 41, który brzmi następująco. Ci więc, którzy przyjęli Słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. Łukasz wspomina, że podczas podróży morskiej. Apostoła Pawła do Rzymu, razem z nim na okręcie było 276 dusz, czyli osób. Popatrzmy na 27 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich, i tam przeczytajmy sobie werset 37, który brzmi następująco. A było nas wszystkich na statku 276 dusz. Apostoł Piotr, nawiązując do symboliki sakramentu Chrztu, zapisał, że w arce przed potopem schroniło się osiem dusz, czyli osiem osób: Noe z żoną i jego trzech synów z żonami. Popatrzmy na pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, werset dwudziesty, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę. Mamy też w Piśmie Świętym zapisy, Kojarzące duszę z krwią jako nośnikiem życia. I tutaj popatrzmy na pierwszą Księgę Mojżesza, czyli Księgę Rodzaju, dziewiąty rozdział, i przeczytajmy sobie werset czwarty. Bóg powiedział: Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą Jego, to jest z krwią Jego. Zostało to powtórzone. W księdze powtórzonego prawa, czyli w piątej księdze Mojżesza i tam w rozdziale dwunastym i wersecie 23, gdzie czytamy, wystrzegaj się tylko, aby nie spożywać krwi, gdyż krew to dusza, a nie będziesz spożywał duszy wraz z mięsem. Dusza to również życie. Popatrzmy na Ewangelię Jana i tam dziesiąty rozdział, werset jedenasty. Czytamy w dziesiątym rozdziale werset jedenasty, który brzmi następująco: Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. W greckim Nowym Testamencie na określenie życia. Pan Jezus używa słowa dusza, psychę. Ta wypowiedź Chrystusa w tekście greckim Nowego Testamentu brzmi więc dosłownie. Ja jestem pasterz dobry. Pasterz dobry psyche, czyli duszę swoją kładzie za owce. Paweł i Barnaba w księdze dziejów apostolskich otrzymali opinię ludzi, którzy życie swoje poświęcili na służbę Chrystusowi. Popatrzmy na księgę Dziejów Apostolskich, tam rozdział 15, przeczytam werset 26. Ludźmi, którzy oddali życie swoje dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. W greckim Nowym Testamencie zapis ten brzmi dosłownie: ludźmi Którzy poświęcili dusze swoje, czyli życie swoje, dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie znalazłem w Biblii natchnionego zapisu o duszy jako bycie nieśmiertelnym, który po śmierci egzystuje i funkcjonuje niezależnie od ciała gdzieś tam, w zaświatach, piekle, niebie czy czyść. Za to znalazłem boskie wyrocznie, przedstawiające fakt, że dusza wraz z ciałem ginie w grobie, można ją unicestwić i jest śmiertelna. Bileam, gdy ujrzał obóz Izraela natchniony przez Ducha Świętego, błogosławił naród wybrany, życząc sobie, aby jego dusza, czyli on sam, gdy przyjdzie kres jego życia, umarła śmiercią prawych. Popatrzmy na czwartą księgę Mojżesza, czyli Księgę Liczb, tam rozdział 23 i czytam werset 10. Niechaj umrze moja dusza śmiercią prawych. Niech mój kres będzie taki jak jego. Pan Jezus ostrzegał wiernych, aby nie bali się człowieka, który może pozbawić ich jedynie życia doczesnego. Wskazał, że należy obawiać się szatana, który może doprowadzić nas do upadku w grzech, który spowoduje unicestwienie naszej duszy, czyli życia i ciała w ogniu drugiej wiecznej śmierci. I tutaj otwieram Ewangelię Mateusza, 10 rozdział, i czytam werset 28. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. W tekście greckim nie ma tu słowa piekło, tylko gehenna. Gehenna jest tu użyta przez Jezusa jako symbol wiecznego unicestwienia. W niektórych przekładach Gehenna niefortunnie przełożona jest na słowo piekło, co może wprowadzać czytelnika w błąd. Przeczytajmy teraz radę apostoła Jakuba, zapisaną w jego liście, liście Jakuba umiejscowionym pod koniec Nowego Testamentu i tam rozdział 5, czy tam werset 19 i 20. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niechaj wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Jakub zapisał, że ten, kto nawróci grzesznika, ratuje jego duszę od śmierci. Jeśli więc grzesznik się nie nawróci, jego dusza umrze. A więc jakkolwiek pojmujemy duszę, Słowo Boże świadczy, że nie jest ona nieśmiertelna. Jest śmiertelna. Od nie mają żadnej mocy uwolnić grzesznika od jego win. Pismo Święte uczy, że nie jest możliwy jakikolwiek sposób wykupienia duszy, czyli życia, zbawienia człowieka od potępienia. I tutaj chciałbym się powołać na Psalm 49 i w Psalmie 49 przeczytać wersety od 8 po 10. Przecież, brata! Żadnym sposobem nie wykupi człowiek ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy, by mógł żyć dalej na zawsze i nie oglądał grobu. Zamiast czyśca, Pismo Święte wskazuje na krew Chrystusa, jako jedyny środek oczyszczenia człowieka z grzechów. Tylko wiara i ufność w oczyszczającą moc krwi Jezusa może nam zagwarantować Boże przebaczenie. Apostoł Jan zapisał w pierwszym swoim liście, ulokowanym pod koniec Nowego Testamentu, w rozdziale pierwszym i tam w wersecie siódmym, następujące słowa, które pragnę teraz przeczytać. Krew Jezusa Chrystusa, syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Bóg Janowi w widzeniach księgi apokalipsy objawił wizję ludzi zbawionych. W proctwie tym czytamy, że wśród ludzi zbawionych nie ma ani jednej osoby, która by się dostała do nieba przez odpusty, męki czyścowe lub jakiekolwiek inne sposoby wymyślone przez Kościół. Wszyscy zbawieni, których Jan w proroczej wizji widział przed tronem Boga Ojca i przed barankiem w niebie, dostąpili pojednania z Bogiem i nieśmiertelności. Tylko dlatego, że krew Chrystusa oczyściła ich życie z grzechów i zmyła ich winy. Czytam czternasty werset siódmego rozdziału Księgi Apokalipsy. I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz, a on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje. I wybielili je we krwi baranka. Jeśli ktoś chciałby otrzymać wydruk dzisiejszego materiału o czyśćcu, proszę nas powiadomić, a my wyślemy mailem. Na Facebooku prowadzimy księgarnię wysyłkową literatury płatnej i darmowej. Poszperajcie, jeśli znajdziecie coś dla siebie, zamówcie, a my wyślemy pocztą. Dziś polecam dwie bezpłatne książeczki. Pierwsza Biblia mówi, streszcza podstawowe prawdy biblijne, a druga Wszechmogący, bezsilny, sprawiedliwy, wyjaśnia, dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie, skoro jest dobry i Wszechmogący. Pozdrawiam i do zobaczenia.